Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymali informację o próbie wyłudzenia kredytu w jednym z opolskich banków na kwotę prawie 150 tysięcy złotych. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Ich prace pozwoliły na zabezpieczenie m.in. umów o pracę, które przedstawiła kobieta w celu uzyskania kredytu. Jak się okazało, nie była ona zatrudniona w żadnej z firm, które widniały na zaświadczeniach o zarobkach. Już następnego dnia policjanci przedstawili 51-letniej mieszkańce Opola zarzuty związane z tą sprawą, do których się przyznała. Takie czyny zagrożone są karą nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą przewidują jej dalszy rozwój.